idiota. Jesteś kompletnym idiotą. Zamiast zaprosić ją na herbatę, zamiast ugościć, to ty wyskakujesz z naukami o grzybach i rozróżnianiem smardzów od fałszywych smardzów. Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Poza tym, czy dostaniesz rozwolnienia, czy nie. Okej, zaskoczyła cię, jasne. Zjawia się tu nagle, cała piękna, z tymi swoimi sarnimi oczami i nogami do samej ziemi, a ty brudny, zmęczony po pracy w ogrodzie, no i oczywiście zapomniałeś języka w gębie. Albo raczej dobrze by było, gdybyś zapomniał. Trzeba było milczeć, wziąć ten koszyk i wywalić na kompost, ale nie, zachciało ci się ją pouczać, idioto. A teraz ona tam siedzi w deszczu i marznie. Przeziębi się i umrze na suchoty. I to będzie twoja wina. Idź tam, idioto, i sprowadź ją do domu. Czego się boisz? Że wyjdziesz na jakiegoś creepa? Za późno, pozamiatane. Możesz już tylko mieć nadzieję, że przez twoją głupotę się nie pochoruje. No, przynajmniej nie od grzybów. Idź tam i przyprowadź ją do domu, zanim utonie w deszczu albo strzeli ją piorun. I będziesz ją miał na sumieniu. No dobra, tego się nie spodziewałam, słuchajcie. Siedzę sobie tutaj spokojnie. Piekę rybę w ognisku i bawię się ogniem, a tu nagle przychodzi nasz gburek i mówi tak. Przemysław Nicpoń uważa, że Ellen Spring jest spoko. Swoją drogą to tak trochę brzmi. Gburek lubić Ellen. Gburek przyjaciel Ellen. Ellen lubić gburek? Albo coś w tym stylu. Nie, no, tak, jasne, nie ma sprawy, kochamy cię, jesteś zarąbisty. To chyba już rozmawiamy o majsterkowaniu z nim w takim razie. Okaż mu podziw, że tak sobie tutaj żyje samotnie. Może się podzielić nastrojem, no raczej nie weźmiemy udziału w loterii. Genialne pomysły i tak dalej. Ale strasznie chciałabym poznać tę jego ostatnią cechę. Więc spróbujemy go sobie poznać. Pojawiło mi się wreszcie to. Ta możliwość mi się wreszcie pojawiła. Ellen jest głodna. Ellen, chciałabym... Co? Jesteś hakerem? Ty nie masz... Halo, ty nawet komputera nie masz w tej swojej norze. Ha, serio, poważnie. Tego jeszcze nie było. No dobra. Czemu ja chciałam łapać te owady? A w sumie możemy sobie coś z nich zrobić. No ale no dobrze, no opisz mu nowy pomysł w takim razie. O Jezu, coś ty zeżarł. Przyjazne, entuzjazmuj się posiłkiem. No słuchajcie, poproś o nawiązanie związku. Nie, po prostu mam ochotę to zrobić. Tak, by the way, wiecie. Ale myślę, że jest na to jeszcze trochę za wcześnie. Dobra, damy mu coś, nie? Co mu damy? Może świetliki, bo... Albo nie, damy mu rzeźbę konia, bo zrobiliśmy konia, damy mu rzeźbę konia. Będzie z takim podtekstem, nie? No. I pójdziemy zrobić kolejną rzeźbę. Nie, słuchajcie, on nas uwielbia. Jest naszym najlepszym przyjacielem. A taki był gburobatwaty i tak strasznie nie chciał się tutaj z nami przyjaźnić. Jestem w szoku. Naprawdę. Ale no, słuchajcie, no, Ellen jest urocza i jest prześliczna i przekona do siebie każdego. I zaraz tam zaczniemy mu wprowadzać, wiecie, swoje... poproszę o dołączenie. Nie, no nie mogę. Ucz się przepisu zielarskiego. Tak, możesz mnie nauczyć. Pewnie, że tak. Najfajniej to by było, jakbyś był dobry w robieniu tych rzeźb z drewna, ale... Chyba nie jesteś... Chyba nie jesteś. Ale porozmawiamy z tobą o majsterkowaniu. O, dostaliśmy przepis na nawóz grzybowy. No wspaniale. Jakże się cieszę. Czemu nie? Aha, nie ma ten. Nie ma kariery. Dobra. Poproszę o nawiązanie związku. Przekomarzaj się z dobrze znaną osobą. O, zróbmy to. Ciekawe, czy mu się spodoba nasza rzeźba konia, bo on tak trochę niechętny był zawsze naszym prezentom. Ale tym razem chyba tym razem jest okej.
I jeszcze raz o majsterkowaniu. Powiedzcie, kto powiedział, że musimy rozwijać tę umiejętność poprzez robienie na tym stole? Możemy ją rozwijać też poprzez właśnie to, czyli rozmawianie z nim. Ale jestem ciekawa, bo być może on też ma to tak rozwinięte na maksa. Nie wiem tego, a jedyny chyba sposób, żeby to... O kurde, ale on tu tego naprodukował. Chodź tu, pokontynuujemy. Mikstura odprężająca. Chyba potrzebuje bardzo dużo odprężenia ten gościu. Świetne. Swoją drogą, zabawne. Naprawdę zabawne. Wiecie, to takie te olejki, co to teraz są modne. Tak, to na pewno jest to. Na pewno. Myślę, że trzeba mu to pochować do tej, do lodówki. Tak bym to zrobiła, bo to tak zostawia bez sensu tutaj. Dobra, ale czekajcie, bo chciałam sprawdzić, czy on nas może pomentorować. Oczywiście on mi gdzieś zginął już, bo znaczy pewnie został tam przy ognisku. Halo, gdzie jesteś? Idzie. Dobra, idzie. Żartuj o zaroście, okaż podziw. Potępiaj korzyści płynące z majsterkowania. Dobra. Ty mu chcesz udzielać porad. Aha. No to on chyba nie ma dyszki. Szkoda. Ale no możesz w takim razie. Tutaj to zawsze ten, zawsze dobrze. Co ty byś w ogóle chciała? Dostrzec pozytywy byś chciała i chciałabyś dzielić się pomysłami. Super. Bo nie wiem, jak inaczej ci tutaj rozwijać. W sensie zdobywać te punkty. A fajnie by było ci zrobić jakiegoś nocnego marka, albo szybką, nie wiem, żebyś się szybko uczyła, albo coś w tym stylu. No, super, masz kolejnego konia. Chodź tu, jeszcze pogadamy sobie trochę. Trochę się... Boże, dlaczego? Dlaczego wy jesteście tacy dziwni? Nie możecie porozmawiać w domu? Jak ludzie? Znowu mu się gburek odezwał. I cały czas jest nieswój, słuchajcie. O co chodzi? Znaczy, no dobra, tak, wiem, on jest samotnikiem, ale już nas lubi, więc nie powinien być tak ciągle wkurzony i nieszczęśliwy. Ale cieszę się, że się dobrze bawisz, moja droga, bo widzę, że ta rozmowa cię dość bawi. To tak nawet spoko. No dobrze, zajmijmy się jego ogródkiem przez tę krótką chwilkę. Ho-ho! Ech, miłośnik mikstury odprężającej. Coś takiego. Tego też nie lubisz? Znaczy jeszcze lubisz, ale... Dramat i tragedia. I będziesz to nosić tak pojedynczo, tak? Po jednym słoiczku będziesz nosić. O, swoją drogą, ciekawe, co ma chłop tutaj na swojej biblioteczce i co możemy poczytać? Ma tu coś ciekawego? Pasamy romansidła. Myślicie, że możemy go poprosić, żeby nam zamówił jakąś fajną książkę w wysyłkowej? Co? Żebyśmy się na przykład czegoś pouczyli? W ogóle, moja droga, chodź tu, rozpal mu ogień w kominku. Mam nadzieję, że nie spowodujesz pożaru, bo może się wtedy obrazi chłopak. Odłóż tę miksturę, a tę miksturę wypij. No i może, słuchaj, jesteście na jedzeniu. Myślę, że możesz poczytać sobie jakąś książkę, no tutaj przy tym. Czytaj coś. Coś sobie możesz poczytać. Gdzie on idziesz? Gdzie ty idziesz z tą książką? Na dwór. Lubisz nas, ale nie możesz wytrzymać w naszym towarzystwie ani przez chwilę? Serio? Gdzie on idzie? Aha, wolisz czytać w samotności. Czy przyszedłeś popatrzeć na świetliki? Okej. Wow. No super. Okej, no dobra. W porządku. Słuchajcie, no co ja mogę? Chodź tu, kochana, czytaj coś. Usiądź tu przy ogniu, przy kominku.
Może byś się nawet trochę ogrzała, co? Bo jest zimno i mokro i w ogóle po prostu pogoda jest paskudna, a nam się wreszcie udało wejść do jego domu i już tu zostaniemy. Już nas stąd nie wyrzuci, nie pozwolimy mu, nie damy się. O, wrócił, idzie spać. Ojojoj. Ej, ty nie masz kanapy. Możemy spać. Dobra, idziesz się zdrzemnąć, to my sobie pójdziemy po prostu spać. Ale myślę, że słuchajcie, najpierw przygotujemy może jakąś kolację, co? Będziemy mili, miłe i podamy jakąś kolację. Ale może coś specjalnego, co? Słuchajcie, zrobimy kanapki z ogórkiem, tak one mi tutaj pasują. Może w sumie na tak dużo to nie. Zrobimy na 4 porcje. No bo wiecie, no ja myślę, że on tu nie ma jakichś wyszukanych bardzo składników, chociaż z drugiej strony może mieć takie bardzo ciekawe składniki, które można znaleźć w lesie, ale no, wiecie, ona może też ich nie znać, więc na razie zrobimy mu po prostu kanapki z ogórkiem. Myślę, kochana, że już dosyć tego czytania. Książka na pewno jest bardzo interesująca. Możesz go poprosić, myślę, o zamówienie jakichś innych książek, na przykład do nauki majsterkowania, co? Nie wiem. Nie wiem, co na to Siri. Siri, możesz się wypowiedzieć, czy ona może go poprosić o zamówienie książek. W wysyłkowej. Swoją drogą, słuchajcie, ja nigdy nie korzystam z Plopsy. I teraz też nie skorzystam, ale chciałam po prostu zobaczyć, wiecie... Chciałam zobaczyć, co tam na tej Plopsy jest. Eliksiry, swetry. Muszę zacząć bardziej z tego korzystać, bo widzę, że tam czasami można coś fajnego trafić. Jakieś swetry i tym podobne. Neutralność emocji. Jesteś pogodna przez 48 godzin z rzędu. A teraz jesteś szczęśliwa, no proszę. Nie potnij się, kochana, dobrze? No jakie piękne kanapeczki, no cudowne. Damy je tutaj na środek stołu. Może jeszcze zaserwujemy jakieś drinki, oczywiście bez alko. Ojej, chyba niczego nie możemy. Dlaczego? Aha, bo nie mamy kasiorki. Ojoj. Wszystkie są takie drogie? Może herbatę chociaż. On tu nie ma nic, nie? Czekajcie. Coś sprzedamy. Sprzedamy nasze konie. I może nas będzie stać na herbatę. On tu chyba nie ma prostego życia. No czekajcie, wiecie co? Ja w ogóle wrzucę te... Albo sprzedam te ryby. Chcę się napić herbaty. Rumianek na uspokojenie. Niech będzie. To tak nawet pasuje, bo rumianek to on tu na pewno ma. O, widzę, że sam się poczęstował herbatą, także fajnie. Kochana, w ogóle weź oczywiście... Nie, nie możesz zawołać, no to weź sobie porcję. No i też sobie wypij potem herbatę, pamiętaj o tym. Możesz z nim pogadać, popraw mu humor. Spróbuj uwieść. Nie, dobra, jeszcze nie. Jeszcze nie, ale porozmawiamy o ulubionych przepisach. O, może dowiemy się, co lubi, co wiecie, co by jadł. Możemy go jeszcze tutaj o coś zapytać, na przykład co lubi. Czekajcie, ulubiony kolor. Zapytaj go o ulubiony kolor. On chyba tak cały czas będzie nieswój, póki mu tu jeszcze z nim jesteśmy. Ty lubisz różowy, moja droga? Bo ja to nawet nie wiem. Ty chyba nie masz ustalonego, ulubionego koloru. Mhm. I znowu idzie się zdrzemnąć, chłopak. No dobrze. Słuchajcie, odłożymy to, żeby nam się nie zepsuło. Tą herbatę widzę, że on też nie wypił to... A, zostawimy. Może się zdecyduje później. Ojoj, widzę, że poszedł spać. Myślicie, że nas wygoni, jak ja tu pójdę? Słuchajcie, weźmiemy sobie tutaj prawą stronę i spróbujemy sobie się zdrzemnąć. Zobaczymy, co on na to powie. A czekaj, jeszcze musisz, kochana, do toalety, to skorzystaj sobie. Tak, tak, skorzystaj i umyj zęby przed snem. I dopiero idziemy spać. No dobrze, moi drodzy, udało się. Udało się, mamy dach nad głową, mamy co prawda faceta w łóżku, ale nie wiem, czy to jest problem, to się jeszcze okaże.
No, żegnam się z Wami, moi drodzy. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie, co dalej Ellen powinna zrobić lub czego nie powinna robić. A tymczasem żegnam się z Wami. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i pa, pa. No słuchajcie, z łóżka nas nie wygonił.